jak skuteczność, skuteczność segregacji. Końcówka, rolka papieru. Ale to nie ma znaczenia, bo tylko ten jeden papier nie słyszałem. No jest znak. W tej części papierowej tak jest. To jest szkło. Słuchajcie, to jest w ogóle. Tu nie ma w ogóle szkła. Tu nie ma w ogóle szkła, tylko są ogólne śmieci. Tylko po prostu są bąki, żeby wyrzucić i segregować te śmieci. Sama mam mieć świadomość, że będzie płacił taniej. Nie będzie wpływało to negatywnie. Spotkaliśmy się dzisiaj Komisja Działalności Gospodarczej Rozwoju Miasta z powodu braku segregacji śmieci. Dlatego zrobiliśmy taką komisję, żeby zobaczyć, czy mieszkańcy segregują, czy nie segregują śmieci. Spowodowane jest to tym, że w najbliższym czasie lub w przyszłości te śmieci mogą zdrożeć, ponieważ nawet opłata marszałkowska będzie wymagała tego, żeby podnieść te śmieci. Oni sami to narzucają, a opłata na Orlim Stawie za niesegregowane śmieci wynosi około 300 zł za tonę, a za segregowane 8 zł. Jest to bardzo duża różnica i wtedy my będziemy jako mieszkańcy musieli ponosić te koszty. O, bioładne szkło. Proszę. Samo szkło. Niech pan zobaczy. No właśnie, no ta butelka mogła przecież się znaleźć na szkło. My mamy umowę na wywóz śmieci podpisaną w formie ryczałtowej, czyli to, co zawieziemy, to my za to płacimy i ponosimy tego koszty. Natomiast już od wielu lat to, co widzimy w tej właśnie gospodarce śmieciowej w mieście, to to, że brak segregacji. Brak segregacji i on jest szczególnie widoczny na budownictwie wielorodzinnym. Po co my będziemy segregować i tak przyjeżdża samochód, śmieciarka PGKiM i bierze wszystkie śmieci do jednej śmieciarki. Natomiast proszę Państwa, my zawsze pracownicy są na to uczuleni i patrzą. Jeżeli zanieczyszczone są pojemniki, to muszą wziąć do zmieszanych do jednej śmieciarki i zawieźć na Orlim Staw, ponieważ druga śmieciarka, która jedzie za nimi, nie weźmie tych śmieci. Która ma czyste segregacje i za niższą cenę odwiezie do Orlim Staw. Butelki też są plastikowe. Wiesz, co tam jest i po co to zaglądamy. Co ich czeka? Co najważniejsze chyba to pokazać prognozę cen. Prośba jest do mieszkańców, żeby te śmieci zacząć segregować. Polega to też między innymi, że śmieci, które są bio, należy wysypać do tego pojemnika, a nie wrzucać z folią, ponieważ folia to już jest inny materiał i to już jest jako niesegregowany. Tak samo w związku z butelkami. Jeżeli butelki wrzucimy z folią, to także to już jest niesegregowany i na bramie w Orlim Stawie państwo tamci, co przyjmują te śmieci, uznają, że to są niesegregowane. Także proponuję, żeby mieszkańcy i zapraszam do segregacji śmieci, ale tak, jak powinno być. Także plastiki do samych plastików, szkło do szkła. I tam, wiesz, oleju jest też i po oleju też. Plany.